Dzień dobry, cześć, właściwie dobry wieczór wszystkim. Witam na streamie, tym razem z Hearthstone'a, ponieważ wczoraj oglądałem omówienia kart z Holomancją, oczywiście made by MKR, i trafiłem na omówienie karty, która tak mi się spodobała, mimo tego, że MKR powiedział, że jest za bardzo niegrywalna, że postanowiłem sobie nią pograć, znaczy stworzyć pod nią deck na druidzie i stwierdzić, czy faktycznie ona jest tak niegrywalna, jak mi się wydawało. Stworzyłem dwa deki, jeden bieda deck, a drugi taki mocniejszy, ale to też jeszcze nie jest ostateczna wersja, bo tak naprawdę czas pokaże, które karty są w nim użyteczne, które nie. Chodzi ogólnie o kartę zwyciężą najsilniejsi. Daj plus 4 wszystkim swoim stronnikom w ręce talii na polu bitwy za 10 many. Oczywiście gram ją na Wildzie, bo na standardzie nie da się tak za bardzo tego deku stworzyć po to, co ja chciałem. Ponieważ uznałem, że skoro ta karta jest za droga, żeby ją grać z ręki, to może nam coś pomóc ją zagrać. I do tego ma służyć naczelny archiwista, który rzuca nam ją, albo właściwie wielki pomór. Mam tylko dwa czary w tym deku. Więc albo rzuci nam wielki pomór, albo rzuci nam naczelny, albo rzuci nam zwyciężą najsilniejsi. Jeśli rzuci nam zwyciężą najsilniejsi archiwista, to wygraliśmy zasadniczo, dlatego że mamy tutaj takie karty jak Dowódca Argentu z szarżą, Ryzykancka Rakieterka z szarżą i jeszcze mamy gdzieś tutaj była za piąteczkę Leroy Jenkins z szarżą. Więc mamy trzy jednostki z szarżą, które zbuffowane mogą zniszczyć przeciwnika. Mamy do tego jeszcze tam jakieś takie karcioszki jak Smoczka Królowa Alekstraza, która powiedzmy, że wrzucam do tego, że szybko mamy tutaj tylko właściwie Anubisata obrońcę, dwie sztuki, a tak wreszcie kart mam w sumie po jednej, więc mam prawie że Highlander deck. Różnych karcioszek, które mają nam pomóc po prostu się utrzymać na stole i potem zagrać tą kartę zwyciężu najsilniejszy i wygrać. Zasadniczo taki jest motyw przewodni tego deku. Grało mi się wczoraj tym biedniejszą wersją, wczoraj mi się grało bardzo dobrze. Tylko że musiałem iść spać, ale zagramy sobie na razie tą wersją taką mocniejszą. A tu jeszcze mam gałązkę drzewa życia, która jak się po zniszczeniu daje nam 10 many, więc teoretycznie możemy rzucić to zwyciężu najsilniejszy szybciej. A przy okazji jest dobra do tradowania małych stronników. Więc ten śmieszny deczek, który przyniósł mi dużo zabawy. Oczywiście nie radzi sobie za dobrze na agrodeki, no bo jest troszeczkę wolniejszy. No i już tu mamy rękę taką, że musimy to wywalić, w sumie wszystko. Xvit też nam nie jest w tej chwili potrzebny. Xvit nie jest też nam teraz potrzebny. Gramy na questa. Mam jeszcze, dobra, mam trzeci czar, Leśną Odsiecz, która ma nam dać po prostu archiwista, gdyby zawsze, jak tam zagra Leśną Odsiecz za koszty jeszcze wystawienia karty na stół, to okidoki, to my mamy smoka w ręku, nie mamy, mamy na archiwistę, albo mamy dwa, dobra. Może odkryjemy smoka pod mamy smoka, nie mamy smoka, mamy zatrute nasiona, które mogą się bardzo przydać do wykończenia czegoś szybko. Najgorzej, że prawie wszystkie czary dobrałem, bo już mam i dwuczar Leśną Odsiecz i mam wielki pomór, więc w archiwiście został tylko i wyłącznie przetrwają najsilniejsi do rzucenia. Znaczy to w sumie, jak dotrwa do 8 tury i nam rzuci to, to będzie bosko. To będzie bosko. Tylko czego mi się tak wykrzaczył ten Afternoon HS, witam cię serdecznie.
Starczy after, mówisz. Widzę, że gramy dzicz. Tak, na standardzie nie mam co grać, bo mam pod aktualny standard mam mało kart. Dalej nie mam smoka i to mnie martwi. Zamienianie ich w drzewce jakoś sensu za bardzo chyba też nie ma. Intrygujące. Trudno, no gramy bez smoka, będzie wiedział, że nie mam smoka, no ale. Dzicz jest fajniejsza, bo daje mi możliwości. Mogę sobie stworzyć jakiś śmieszny deczek, który jest memiczny, ale mi się nim fajnie gra. I to jest spoko. Dobra, czy to odrodzenie jak zabije, to się odrodzi, tak? Bo to zniszczy. No co? Wiesz co, to Intrygujące. wyświetlam ci tutaj ten swój battle tag, wyślij mi zaproszenie do znajomych, ewentualnie co przyjmę. Dobra, co ja mógłbym tutaj zrobić? Ziliaksa chyba zagrać. I się podleczyć, tu zabijamy tego, no dobra. Jeszcze chwila, jeszcze trzy tury. No dobra, on tu natworzył tych. Jakim buffa da, mogę ich zniszczyć, tylko że to. To właściwie teraz ich pewnie. Tylko że. Właśnie to jest ten problem. Dobra, no założymy mu to jeszcze. Niech tam ma. W siódmej turze Siamat nam może tutaj trochę coś posprzątać. Młot gniewu rzucił. I jeszcze sobie dociąga karcioszki. Nie jest to nic fajnego. Dobra, buffy im zeszły, to chociaż tyle dobrego. Jakbym rzucił archiwistę, to bym miał. To mogę tego nie przeżyć, niestety. Zasadniczo gram prawie od samego początku, ale z przerwami. Czasami wielomiesięcznymi przerwami, jak mi się znudzi za bardzo, albo jak się wkurzę na tą grę. Dobra, to jest raczej nie żyje, raczej nic mnie nie uratuje w tym momencie. Więc co bym nie zagrał, tak jestem w D. Zasadniczo. Zryw i furia wichru. Co ja mogę tu zabić, żeby jak najmniej obrażeń ze mnie weszło? I tak wychodzi 4, 6, 8, 9. Zasadniczo znajdzie na pewno jedno obrażenie w czymś, więc tutaj przerypałem. No cóż, bywa i tak. No właśnie, Ziliaks chociażby. Jak mówię, ten deck na agro deki za dobry nie jest. Bo nie mam żadnych masowych removali tutaj. Ani swipe'ów, ani nic, dlatego żeby archiwista mi tego nie wyciągał. Tak jak trzeba. No nic. Tylko sobie uruchomię deck trackera jeszcze raz, bo ja nie chcę, żeby on tak wczytywał kartę, tylko żeby od razu wyświetlał cały deck, więc nic.
Więc gram z przerwami. Teraz miałem też parę miesięcy, ja wiem, może nie parę miesięcy, ale z miesiąc przerwy, może dwa, bo może półtora. Bo gdzieś przed wyjściem z Holomancy mi się znudziło, bo w HS-ie ogólnie wkurza mnie jedna rzecz, która na przykład przez którą przyszedłem do Gwinta i zacząłem grać bardziej w Gwinta niż w HS-a. W HS-ie wkurza mnie to, że praktycznie nie ma sensu tworzyć jakichś własnych talii. Takich stworzonych z jakichś tam wymyślonych przez siebie kart i układów kart, bo praktycznie nie masz szans na ladderze, bo wszyscy ściągają deki z neta i nawet na najniższych rangach jadą metą wszyscy, więc jak nie grasz metą, to nie progresujesz, albo progresujesz bardzo, bardzo wolno, co jest tak wkurzające. A w Gwincie tak nie ma, w Gwincie na tych rangach, nawet na tej w połowie jestem gdzieś mniej, nawet trochę bardziej niż w połowie rang tych, które tam są i ciągle trafiam na jakieś talie, które są taliami zrobionymi przez ludzi i działają i funkcjonują, da się nimi wygrywać, da się nimi progresować, a w HS-ie tak niestety nie ma. Przez to, że wszyscy grają metą praktycznie, więc to jest tak wkurzające. Oj, tam będzie mi szukało 3 godziny tego, wykrzaczy mi Hearthstone'a. Co cudowności Hearthstone'a są po prostu. Niekoniecznie, bo na przykład tworzyłem sobie specjalnie do poprzedniego dodatku, stworzyłem sobie konto nowe. I na azjatyckim serwerze i po prostu, znaczy w momencie kiedy wypuścili Demon Huntera i powiem ci, że nie, przez tego Demon Huntera, bo ponieważ nie opłacało się grać niczym innym niż Demon Hunterem, bo od tej najniższej rangi wszyscy jechali na Demon Huntera, bo on miał więcej kart i były mocniejsze w stosunku do tych bieda deków tych innych klas, więc jak nie grałeś czymś, nie nakupiłeś sobie pakietów i nie zmontowałeś sobie czegoś mocniejszego typu Galakrond, mogłeś grać Galakrondem ewentualnie. To dawało jakieś szanse, ale takie zwykłe deki, to ja na przykład ileś czasami potrafiłem 10 meczów przegrać pod rząd na jednej randze, bo trafiałem cały czas na Demon Huntera na przykład. I musiałem tworzyć coś, co było kontrą jak najbardziej na Demon Huntera, więc smoków nie mam dalej. No nic, to na razie wyrzucimy, bo mi to niepotrzebne. No i dalej, nie mam smoków, ale mam gąskę drzewa życia. To jest dobre, bo mi przynajmniej da 10 many, nie Cała potrzebował. przyjemność po mojej Jak stronie. dożyję, oczywiście. A, witam. Jak dożyję, ale mogę gałązkę zagrać w trzeciej turze. Też to jest myśl. Więc to nie jest takie proste. Nie mam smoka dalej, ale mam. Nie no, trójeczki nie chcę. A ja właśnie nie lubię tworzyć, jechać metą tak. Aż bardzo. Tylko że w Hearthstone niestety na dziczy prędzej, bo na dziczy jeszcze jest większa trochę różnorodność przez to, że te karty, chociaż później im wyższe rangi, też jadą jakąś metą. I zazwyczaj jakąś mocną i zbalansowaną. Dobra, no to dalej nie mamy smoka, ale mamy gałązkę drzewa życia sobie zapierdzielimy, bo to nam da więcej many i szybciej. Co się nam bardzo przyda. Katun? No to interesujące, dalej nie mam tego. Co my tu mamy? Mech, prowokacja. Przyzwij goblińskie bomby. Ja prowokację wezmę. Żeby mnie trochę bronili. Mogę się tym uzdrowić, mam czar? Nie mam czaru. To nie będzie działać. No to lipa. Nie no, ja na przykład najczęściej jeszcze przed Demon Hunterem, że jak tworzyłem nowe konto, to grałem tym Midrange Hunterem, jakimś najlepiej
na samych komonach i praktycznie bez kamerników żadnych i samych rerach i komonach. I też się dawało progresować całkiem szybko. Całkiem szybko się dawało progresować. Dobra, wywalimy to. Twoja matka była murlokiem. Midrange Hunter do wyjścia Demon Huntera był najlepszym w sumie pomysłem na początek dla zaczynania, bo był prosty, znaczy tani w złożeniu i skuteczny. Oczywiście jak się człowiek nauczy nim grać w miarę okej, nie? Ale mnie jedzie, no. Jeszcze Edwin. I co ja mam teraz z tym zrobić? Dobra, no zabijemy tego dziada. W następnej turze Malfurion, no to może dożyjemy. No. Sapa pewnie mi wrzuci albo coś, nie? Okej. Nie wrzucił mi sapa, to jest okej, dobra, ale my sobie zagramy Malfuriona. Krąg życia został przerwany. Skarabeusza, dobra. Zaraza i rozpad. Możemy sobie rzucić tego. Jasno skrzydło sobie możemy rzucić, albo z... albo X-Klida. Będzie mi musiał rzucić, chociaż może nie, bo... A, do pancerza mogłem sobie rzucić chamstwo. O, posiew zarazy, bardzo fajnie. No to już może być troszeczkę dłuższy meczyk. Tylko teraz by mi się przydał archiwista. Archiwista by mi tu zrobił zajebistą... Ładnie tu rozpruwa. Ładnie tu rozpruwa jeszcze. No dobra. No, w sumie możemy sobie tak zrobić. Papara, daj ugryzienie. Do 4 otrzymujesz 4 punkty pancerza. Ona bestią nie jest. A chyba ugryzienie sobie weźmiemy. Dobra. Może być i tak. Ten się z Leroyem by fajnie skobił, takim pozbuffowanym. Dziękuję. Dwóch Leroyów bym miał. To by było dobre zagranie. Proszę, chociaż nie, bo wielki pomór jeszcze może mi wyrzucić. 50-50 teraz w tym deku. Wielki pomór by mi kartę palił, to nie jest dobry pomysł. Ale... I widzicie, i teraz pytanie, co ja tu mogę zrobić? Mogę zrobić...
Co nie mogę rzucić tego? Nie mogę rzucić tego. Nie jest to może najmądrzejsze wygranie pod słońcem, ale może mi pozwoli na spokojnie rzucić to. W następnej turze. Albo i nie. No dobra. Co on tam przyciągnie? Ciągle to nie jest najfajniejsza rzecz na świecie. No dobra, rzucenie tego. Stracę przynajmniej 4. Nie, dobra. Jasne skrzydła. Atramedes. No ciekawy smoczek mi się tu trafił. Nie, to Netrandamus, nie Atramedes. Cofnij do ręki. Nie, sprint, karcioszki dobiera. Najlepsze jest to, że ja to teraz rzucę, bo mi jedna przetrwała. No dobra. To teraz zaczyna się właściwa zabawa. O ile jeszcze dożyję, zaraz mi nie wyskoczy z jakimiś... Teraz już mam na przykład szarże 8 na 6. To jest dobre zagranie. Netrandamus 12 do 12. Dice, już ma przyzwoje dwóch. Tyle możliwości. No dobra. No i to jest myśl. Dobra, co my tu mamy? Znak lotosu, dusza kniei. Si, dusza kniei byłaby spoko. Na północną grań! No dobra. Obi pewnie coś zniszczy, ale teraz ma troszeczkę presji na stole, jakby nie było. Pewnie mogę. Pewnie mogłem. 15. Czy ja mogę to wygrać? 9 i... ja to wygrywam. O. Dobra, nara. I MKR mówił, że ta karta nie wygrywa. Znaczy, że ta karta niegrywalna jest, no. Możliwe. Nie jestem jakimś super graczem. I często, gęsto na przykład minę misplay, znaczy zrobię misplaya na Litalu, bo zamiast walić w face'a to pójdę w jakieś trady albo coś takiego. Dopiero po tradzie się gapnę, że mogę zabić kogoś. Nie będę walczyć z honorem. Czas na lekcję. Ale w każdym razie wygrałem, udało się. Dobra, wywalimy wielki pomór, to nawet mogę zostawić. Ale krztrawa nie, tu niepotrzebna no akurat na razie. Znaczy, no nie wiem, czy w ogóle mi potrzebna w tym deku. Mógłbym na przykład Lich Kinga w to miejsce wsadzić. Nauczymy się całe życie. Uczymy się całe życie. Dzień dobry, albo właśnie... A, witam. I cicho bądź już.
Druga wkurzająca rzecz w Hearthstone, jak zapomnisz wyciszyć ziomeczków po przeciwnej stronie stołu, tak jak ci potem spamują dobra robota, czy tam dobre zagranie na sam koniec, jak przepierdzieliłeś z powodu jakiegoś fatalnego zagrania. Jedna z najbardziej irytujących rzeczy na świecie. Dobra, robimy sobie tego. Prowokacja, piąteczka. Gotowe. Bardzo możliwe. To zwyciężą najsilniejsi, już nie rzucę. No jak on dalej, co on tu daje? Daje boską tarczę. To zmusza mnie do grania. Zmusza mnie do grania Leroya w tym momencie już. A no trudno się mówi. Zresztą murloki to nie jest najlepsze rozwiązanie na świecie. A grodeki, to jeszcze czachotłuk może mi tu coś najwyżej zrobić. Bo tak to będę musiał tradeować chamów. Tyle książek, tak mało czasu. Murlok z Libramem? Interesujące. Kombinacja. No i oczywiście. Czekam na rozwiązanie. No i tempo palek. No to jak to tempo palek, to raczej bez swipe'ów i innych takich ja tu się nie widzę w roli wygranego. Tutaj szarża mi niewiele daje. Może to on zaklęcie. A w sumie. Masz pan. Wypadł mi z tym graniem. Zawsze to. Czachotłuk jakby tu mi wszedł, tylko do czachotłuka jeszcze dwie tury. To by mi trochę pousował tego B9 ze stołu. Ale w innym wypadku. Okej. Chyba to przejebałem, tak w sumie mi się wydaje. Dobra, może jeszcze zobaczyć, co mi z tego wypadnie. Może swipe? Nie. Prowokacja! Jak miło. No to pomęczysz się ze mną trochę dłużej. Chyba, że masz jakieś kąsy. Bufik, bufik, ale dobra. No i ten mi wyjedzie w ryłek. Co jeszcze, twór je ich do ten. Nie, no tego. Uwielbiam zakup. Polska tarcza prowokacja. A, spoko. Spoko loko. Mogę wrzucić na coś innego. Dostać więcej pancerza.
W sumie jakbym rzucił to, ten by dostał trochę więcej życia, ale to i tak mu nie pomoże. Szczególnie, że wjeżdża właśnie to. No i nara. Czekam na rozkaz. Tutaj mogę się poddać. Z tym ziutkiem nie mam co zrobić. Miło z twojej strony. Co my tu mamy? Nic. Broń mi nic nie pomaga, to też mi nie pomaga, to mi nie pomaga, to w sumie zasadniczo nic mi nie pomaga. Więc mogę popełnić samobójstwo? Mogę. Piękne samobójstwo mogę popełnić, zabijając albo się nie zabijając. Tak, ja mogę atakować, no nic. Masz tą przyjemność wykończenia mnie. Dobra, teraz dla odmiany zagram sobie bieda wersję tego deku, czyli tą pierwszą, którą stworzyłem, była też przyjemna. Dobra. Nie ma legend, ale znaczy nie, no Leroy jest, a tak poza tym sporo epików. Zabawne w tym deku jest to, że nikt tym nie gra raczej takim czymś, więc przeciwnicy są skonfundowani, nie wiedzą, z czym grają. Dobra, wywalę to i to. No i mamy archiwistę, super. Tylko archiwista ma tu trzy cele. Ma wielki pomór dwa razy i zwyciężył najsilniejsi. Więc tak naprawdę 33% szansy, że trafi i zwyciężył najsilniejsi. Okej, no. Pozwala mi rozwijać skrzydła. No to dobra, no to wywalimy skarabego. Co my tu dostaniemy? Dębowe przyzwanie jest zawsze na propsie. No to. Dobra, odessałem sobie dek ze Skarabeusza. Nabiłem trochę pancerza. Dobra, trzeba wywrzeć jakąś presję. To wywrzemy jakąś presję. Tu jakby ten mistrzunio trafił, zwyciężył najsilniejsi, to ten kapłan no może mieć problem. Dobra, w sumie... Musimy powstrzymać to zbrodnienie. Ustaw pozostałe zdrowie, to może mi się przydać. No, w następnej gramy archiwistę, tylko tyle, że może mi pomór tutaj wjechać i to jest ten ból. Więc muszę się wyzbyć może kart trochę. Pogrzebanie. Okej. Okay.
Plaga pochłonie was wszystkich. Gotowe. Dobra. Archiwisto, zrób ten numer, zrób ten numer, proszę. Zrób ten numer. Coś to takiego. Dobra, nic nie będę zabijał, bo on mi jeszcze trafi w archiwistę, więc poczekamy. Yes! Yes! Zwyciężone najsilniejsi weszło! Ale ma teraz kolej dziwko. Ja uwielbiam, jak to wchodzi. To jest takie zajebiste zagranie. No i nagle mam wykoksane obrońcę skałku górza 5 na 8. O Boże. Z czego mi to wyjechał? Z Kel'Thuzadem. LOL. Tego dziada muszę zabić. Jak walnę w tego, to się zginie. No to spoko. Dobra, no co my tu mamy? Mamy tego, który zabija Kel'Thuzada, więc wypadł mi z tym. Ten zabija. Dobra, co mi tu zabije? No niestety. Wielki. Dobra, wielki pomór mi nie zagra, to mi nie przypali kart, więc to było w sumie dobre. Zabijemy. Nie, ten zamienia im. Dobra, nie wiem, mogłem lalkarza chyba zabijać. Chociaż teraz. Nie, bo on ma tylko 4 życia. To mu ukradniemy życie może. I w sumie jeszcze wjedziemy z tym. Obrońca skałku burza. Co mamy? Zryw. Dobra, mamy zryw. To coś. To masowy removal. Wjeżdża za 3, 2, 1, tak? Plaga śmierci, pyk, pyk, za dziewiąteczkę. Bardzo proszę, ja w tym momencie chcę jakiegoś... Szarże, szarże, Leroya. Leroya, proszę. Jaka jest wola Eluny? Zabił go, wiedział, że mu życia na jedynkę nie zmienią. No ale bez removalu się nie przebije z tych źródków. O, leczonko. Leczonko wjechało. Ale ja sobie mogę go zabić bez trafiania w niego, dobra. Nara. No, dobra, to świetne zagranie było, dobrze. I teraz wygrywamy to. Wygrywamy to, wygrywamy to. Do widzenia, pyk. Dara. I jak to wejdzie, to przeciwnik ma przekikane. No. Oczywiście to mem deck, no bo to musi w zagranie wejść, bo inaczej no... Ale uwielbiam ten feeling, jak oni tam ci przeciwnicy takie pewnie. Co to kurwa było? Spoko. Dzięki wielkie, pozdrawiam, do zobaczenia i dobranoc. Dobra, to jedziemy jeszcze raz, to zabawne. Całkiem. Jest. Afternoon, dzięki za followa na dobranoc. Piąteczka, ósemeczka, dobra, to wywalimy. Archiwistę sobie zostawię. Szarża mi niepotrzebna, znaczy w sumie zależy, jak archiwista wejdzie, może być, jak nie wejdzie, znaczy dobra, do trade'u może mi się jeszcze przydać. Jakiegoś,
Co ja tu mogę zagrać? Mogę zagrać to. Odkryć sobie kartę z trójeczką. Przemień losowego stronnika. Wycisz demona. Otrzymuj, jeśli masz ryzyko kosztujące 5 lub więcej. No to jest ryzyko. Dobra, możemy mieć 4-3 na stole. Dobra, będziemy to brać. Dobra, przeciwnik tu nic nie zagrał. Takiego znowu szarża, no dobrze. Szarże są spoko, ale po zagraniu zwyciężą najsilniejsi. Później jest już tak. Dobra, czyli on tu tak nie za bardzo coś gra. Wielki pomór. Dobrze, masz 4-3. Cel pod ten, pod pocisk. Albo i tak. Albo i tak też można. Ale on cały czas się broni, co jest bardzo dobre dla mnie. Swipe. W sumie nie, swipe'a wezmę. Swipe może się do czegoś przydać. Ten Big Druid mi lepiej więcej gierek wygrywa niż... takie buty. No to z nim coś muszę zrobić. Nie mam co na razie. Uzdrowienie niepotrzebne. Na kompost. To jest dobra rzecz. No to wypadł mi. Jakiś tu mi chce zrobić. Nie ma już miejsca na ani jedną kartę. Szósteczka. Plaga pochłonie nas wszystkich. Gotowe. No to spadówka. Mam nadzieję, że nic specjalnego mu nie dałem za bardzo. Bo byłoby niefajnie, gdyby. Auć! Oj. To nie było dobre. Aja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 j
to zniszczy zaraz. Ojojojojojojojoj. 5 życia, czym to coś mi daje? Zadbany ogród to zadbany ogród. Koniec tych uprzejmości. Gotowe. Ojojoj, kozakus, to jeszcze Highlander jakiś, tu, w sumie ja mam kozakusa, ja bym grał Highlanderem, kozakus, żeby przebudował tamten podtypowy Highlander, wyrzucił Aleksandrę, która jest tak teraz, taka sobie, kozakusa wrzucił, jakie nie, ale kozakus jest Yamada. Pierdol, no. Już pierdzie. Prawie.
No to teraz jak rzucę, to mi wrzuci wielki pomór, który mi przepali karty, więc zasadniczo ja nie mam tu co rzucać. O jest, odkryj zaklęcie, dobra. Ja nie miałem tyle many, więc to i tak nic z tego nie przyszło, więc zasadniczo się poddaję, bo mnie ten Ragnaros załatwił. Dobra, pierwsza porażka tą wersją. W ogóle mam kozakusa? W tym kozakus. Nie mam kozakusa, niestety. No nic, pogramy sobie jeszcze. Ten Big Druid. Zależy, jak wejdzie. Eliza kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Czas na lekcję. Czas na lekcję. No dobra, zostawię sobie to tajemne dynamo, które się kombi z tym. Mam coś na początek, mam archiwistę. Jakby znowu mi wszedł archiwista, zwyciężył najsilniejsi, to by było super. Przywróci nos twoich zniszczonych broń do twojej ręki. Prowokacja. Nie, no dobra, weźmiemy sobie prowokację, a co? Chociaż na razie to możemy sobie trzaskać tak. To jest dobre. Więc na razie jedziemy w ten sposób. Moje echo. Bombeczka w gotowości. Oby tylko mnie przezwyciężył najsilniejszy, żeby mu się nie trafiło, bo jak to rzucił sobie u siebie, to przekwane. No dobra. Tak się pozbył tego. No dobra, to sobie odkryjemy zaklęcie. No ja mam jakieś bestie? Bestia mi jedną. Tak wiele sprzeczności. O, macza zaklęć w sumie mam. Skarabeusza. Nie, to będą jednak takie.
Jędruś, siemanko. Wielki pomór mi wszedł, więc mam większe szanse na to, że... O, pięknie, ale to weszło. Ale to weszło. Dobra, żeby dobrał jeszcze jeden wielki pomór. Wtedy rzucam archiwistę i mam zajebisty ten. W końcu. Kozakus. Zamieni mi wszystko w coś tam pewnie. Dobra, to... Dobra, w sumie mam taką presję na stole, że jak on czegoś nie zrobi zaraz, to może dostać Leroyem na przykład i zginąć. Leroy i Swipe, ale mam damage do Darejku, już tu będzie 6 i... Okej. No zniszczył mnie. Ale panie, ja cię robię. Robię cię aż miło. Dobra, wygrywam to i bez tego zagrania. Leroy. I nara. O Boże. O, się zdziwił. Ale się zdziwił. Big Druida załatwiłem bez zagrania. Zwyciężył najsilniejszy. Ale powinienem zmienić ten deck, bo ja mam jeden wielki pomór za dużo. Powinienem coś w to miejsce innego wrzucić, tylko co? Jeden wielki pomór za dużo, to na pewno, bo mi może to przewinąć. Wielki pomór. Jakie tu mamy spell jeszcze pod tego archiwistę do rzucenia? Na sam koniec przewić się. Portal. Tylko nie, bo to też może uzdrowić posiew zarazy też, nie żywa mana, nie. Przyzwi dwa pająki z trucizną, no może też być ewentualnie. Chyba to leśną oścież bym wrzucił, bo to w sumie nie ma za bardzo co grać w tym miejscu. Dobra. 4-1 było wyciągnięte, no ale trudno się zaruje. Wersja. Eliza, kontra! Jaina! Coś
Zielenie. Czas na lekcję. No i Malfuriona bym tu wrzucił może, ale to... Mam czwórkę, szóstkę, piątkę. No zasadniczo mogę wszystko zostawić. Ja je zostawię. Otwarcie wrót. To muszę go cisnąć. No dobrze. Muszę go cisnąć, no to muszę go cisnąć. Nie ma bata. Projekt biologiczny. Dwa, każdy gracz, dwa kryształy many. Nie bardzo, znaczy mi to by było na rękę, ale jemu też chyba wtedy, to trochę też. Nie, dobra, z gry sobie weźmiemy. Do 8 było kiedyś 6 chyba. Zadaj punkt obrażeń Gorgonazola, przyjaznego stronnika. Dobra, no to to może być. Gorgonzola mi tu weszła. Milusią. Milusia, proszę pana. Czwóreczka wjeżdża, no w takim razie wjeżdża ten tam, no co ja poradzę. Radzia, usłyszymy wezwanie. Czarująca kompozycja. Zionięcie snów, przyzwij dwa drzewce. Nie, no dobra, mamy to. Nie przejmujemy się tym za bardzo i jedziemy z koksem. On może mieć jeszcze ewentualnie Jaina, tylko czy pytanie, czy on tu gra w tym deku. Uprzejmości. No musi się tu trochę spiąć. Zresztą to też nie byłoby takie złe, bo bym miał... Dobra, ciśniemy papę w pysk w takim razie.
Ojojoj. Okej. Zadbany ogród to zadbany dwór. Co już za wspaniałe oka. Okej, jeśli on mi nie pozabi... Pozabija mi, nie, ale... No to ładnie szczyścił. No to faktycznie ładnie szczyścił. Auć. No to faktycznie trochę słabo. Faktycznie trochę słabo. Pa, nie mam tu szans wyciągnąć nic. Technik kontroli umysłu. Spoko. Dobra. Zabiję się tu. Już wiem, czego mi tu brakuje. Będziemy tutaj rozwijać taki deck. Będziemy go zmieniać. Będziemy go zmieniać, nie? Bo będzie tak. Leśno odsiesz, nie, na Malfuriona. Malfurion to jest raz. A tutaj technika może wrzucimy. Technik kontroli umysłu. Będzie lepszym zagraniem. Dobra, kolejna zmiana. Kolejna iteracja tego deczku. Teraz już.
Eliza! Kontra! Garrosh! Zwycięstwo albo śmierć! Czas na lekcję! Czas na lekcję. Zasadniczo wszystko mogę... Dobra, mogę tego się pozbyć ewentualnie. Technik. Zawsze do czegoś może się przydać. Nie wiem, z kim gram. Z piratami? Nie. Okidoki. To zapewni ci miękkie lądowanie. Potęga z pustki. Dobra. Niech tam i tak będzie. Można i takie wygranie zrobić. Nie jest mi ono aż tak super potrzebne. Będę twoją tarczą. A to jeszcze jest ten Galakrond. Pan Galakrond to jest. Dobra, co my tu możemy jeszcze zrobić? Dobra, Galakrondzik. No dobra, niech będzie Galakrondzik. Żółwie!
Dobra, można i tak. Prowokacja, odrodzenie, dobra, no mamy. Trudno, ja tutaj zabiję tego dziada. Niech tam. Nasze młoty rozbrzmiewają w podziemiach. Ukąszenie śmierci. Okej. Musimy powstrzymać to splugawienie. Gotowe. No niech będzie, no tutaj się cały czas bronię przed tymi jego zakusami. Śnie, a cały i sera. Shit. Cały czas mi tutaj bruździ. Leroy mi nic nie daje, no to tylko archiwistę. Coż to takiego? Spróbuję tego. A wielki pomór. Pancerz dostanę przynajmniej. Jeść. Nie ma już no i dostaję na ani jedną kartę. Za życiodajną! No i wygrywa. Niestety. Czy ja coś mogę dodaj. Opiekun, tkaczka życia, bbb, urocza plaga. Zabezpieczenie pokładu, a tu? Dodaj sługusa. Właśnie, może zamiast jednego takiego zaklęcie kosztujące 1, też jest wytwórczyni różdżek. Zarobaczony goblin. Dodaj sługusa. To i to jest spoko. Erupcja magii. Za szósteczkę.
Dodaj, dodaj, dodaj. Hodowca smoku. Wybierz przyjaznego smoka. Dodaj monetę. Dodaj murloka. Dodaj iskrę. Szczur liniowy. Błazen. Wiedźmy. Zaklinacz kruków. Co ja tu mogę? Erupcja magii. Tani drań. I sera królisz. Myślę, że walimy sobie tego, walimy sobie tego. To jest zaklęcie. Co mam pod szóstką? Dowódca Argentu, ryzykancka rakieterka. To mogę jednego dowódcę Argentu wyrzucić i za niego wrzucić tego pana. Onyksowego skrybę. Piąteczkę. Piąteczkę Anubisa, Tagenci Lotosu, odkryj kartę druida, to jest w sumie ryzykantka rakieterka. To bym jeszcze dorzucił, dobra. Obrońca skał ku górze. Okej, okay, no dobra, zmieniliśmy ten drochę deczek jeszcze. I może być całkiem ciekawie. No dobra, mamy szczura liniowego. Trójeczkę, piątkę i ewentualnie sobie za zero, jakbyśmy czar wyciągnęli jakiś drogi. Dobra, tłuczemy dziadka. Zagubiona poprzez czasy. Przede mną! To nie ty wybierasz różdżkę, ptasku. Aluf Nelada! Dobra, zabiliśmy dziadka. Wycisnął face, no dobra. Wycisnął face. Ja mogę sobie zaklęcie odkryć. Ukryta oaza z leczeniem, bardzo fajna sprawa. To różdżka wybiera ciebie. Ach, nieszczęsny czarnoksiężnik.
Dobra, dwie prowokacje, zawsze coś. No i spoko. Dobra, mamy tak, niech sobie to będzie. Archiwista, tak by mi zagrał wielki pomór teraz. Zaczynam się nie cieszyć. Muszę mieć naprawdę niby. No dobra, wielki pomór, jakby mi zagrał archiwista teraz, to mi nic się nie spali, przynajmniej w tej turze. A on się zużył na tego typa. Okej, no dobra. Czy to nie jest taki super tempo deck? Potknięcie? No to zobaczymy, co rzucisz. Rzuci przetrwają najsilniejsi. Ups. Ups, panie. I co, panie, zrobisz teraz? O, niespodzianka! Niespodzianka, ziomuś. Chyba, że mi wjedzie jakaś ta szarża, no to może 20. Dobra, wygrywam to. I nara! No i tak się wygrywa. Jak wjedzie archiwista. Ciężko najsilniejsi, no to przeciwnik ma naprawdę ciężką presję do przebicia. No ale to muszę dążyć do tego momentu. Ale jest, dobra. Wygrywam. Na razie więcej razy niż przegrywam, mimo wszystko. Co my tu mamy? Dwójkę, tą czwórkę nie trzeba. Dobra, wywalimy na razie. No, mamy lisołaczkę. Zwyciężył najsilniejszy. No, to nie był najlepszy traf, ale tu już wiemy, że nam zagra ewentualnie wielki pomór, jeżeli cokolwiek będzie mógł zagrać. Naczelny archiwista.
No to panie, archiwizuj mi tam. Archiwizuj mi tam. Nie tu kartu, kartu, czas ucieka. Okidoki, może być. To jest dobre, bo w sumie z monetą nawet jakbym go zagrał, to jest spoko. No dobra. Niechaj przemówi do mnie. Oj, to jakiś kombo szaman. Kombo wombo szaman to jest jakiś. To będzie konkretne zwycięstwo. Ugryzienie w sumie. Ugryzienie sobie wezmę. Daleko widzenie. Sobie coś przepali chyba teraz, nie? Nie przepalił sobie jednak. Źle coś policzyłem. Okej. Combo Druid to jest.
atakowałam. No dobra, zobaczymy co teraz wykminimy. Taki żeś cwany. I zaklęcie dla ciebie! No nic, no tutaj będzie ciężka jednak ta rozgrywka, bo nie mam za bardzo co zrobić z tym. Jak rzucę wielki pomór w Sylwanę, to mi kuźwa zabierze coś ze stołu. To jeszcze mi tu coś pewnie tą Alex Stradę, co mi życie na 15 zjedzie. Tam może wszystko zagrać. Tutaj takie jest. Krąg życia został przerwany. Ono mi może wszystko zagrać w sumie, więc ciężko powiedzieć. Raczej to przerąbię. Nie ma szans. Więc jedyna moja szansa w tym, bo... No i to też mi nic nie daje. No nic mi nie daje. Skomplikowana pajęczyna. Wygrywasz. Teraz mogę odpocząć. No ten nie załatwi. Niestety. No i dobra. Fajnie się gra tym druidem. Jeszcze nie wiem, który jest fajniejszy, ale całkiem przyjemnie się nimi gra. Ale to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.